Jak tak już rozmawiamy właśnie o współpracach, wiadomo, na sztucznych kwiatach jest kawałek z guziadem. I zastanawiam się, jak właśnie przebiega współpraca z Guziorem, bo różnie się, różnie, różne, głosy się słyszy po prostu, że to może być trochę ciężki człowiek jednak do współpracy Mati, w ogóle. właśnie, no ja wczoraj widziałem u Ananasa na tym, Maty jego dawno nie widziałem. Nie, Maty jest, w ogóle Maty też sam do mnie wyciągnął rękę, jak się poznaliśmy, że tam grałem supporty na jego trasie, jak wydawałem ruki, to było dawno już. On tam też tam, nie pamiętam, bo którą płytę. Evil Twina, tą pierwszą, nie wiem, coś w tym stylu. No, to z, z Mati złapaliśmy totalny, totalny vibe. Jakbyśmy się, jak, jakbyśmy się znali w ogóle już, nie wiem, od jakiegoś czasu. Nie wiem, no. I też Mati w ogóle te, dawałem mu bity tam. No, mieliśmy totalny vibe. Wiesz, zaprosiłem go, żeby z zwrotkę i dograł zwrotkę. To było to, to, i to było właśnie to, że to była taka czysto hip-hopowa akcja. Yy, także, też, w sumie, jak teraz tak gadam o tych fitach, to jak sobie myślę o tych fitach, co mam teraz na płycie, to też to jest w ogóle, ja nie wiem, to jest, to jest strasznie w ogóle hip hopowe, że większość tych fitów, co mam teraz, to w ogóle, ja nawet nie, nie wiedziałem o tym, że to, tak, że to tak, wyjdzie. Wszystko jest na spontanie. Że kogoś gdzieś tam spotkałem, tutaj tego, pogadaliśmy, nawet spotkaliśmy gdzieś tam w, w studiu, nie w studiu, i wiesz, i wyszło, nie? To, to tak jest. Także z Mati to była dosłownie taka sama akcja. Także nie, nie sądzę, że Mati jest ciężki.